Szczęść Boże, coś Wam powiem. Śmierć nigdy nie jest czymś łatwym dla tych, którzy muszą pożegnać swoich bliskich. Ale śmierć jest konieczna do życia. To, co ma swój początek, musi mieć swój koniec. Oprócz Boga nic nie jest wieczne, a życie, które daje Bóg, jest wieczne, bo jest zanurzone w Nim. Słyszymy dziś, że wielu ludzi przyszło pocieszać siostry Marię i Martę po śmierci Łazarza. Przybył także Jezus, jakby spóźniony o kilka dni. Słyszymy żal wydobywający się z ust Marty. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Czy nie z takimi pytaniami i pretensjami zwraca się człowiek do Boga po śmierci męża, żony, ojca, matki, dziecka? Panie Boże, dlaczego on czy ona? Dlaczego teraz? Gdzie jesteś? Gdzie byłeś? To, co Marta mówi w drugiej części swojej wypowiedzi, jest już czymś innym. To są słowa nadziei i wiary. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Śmierć dla ludzi wiary powinna być radością, bo wreszcie będziemy przy Bogu. Już nic nie będzie oddzielać człowieka od Stwórcy i nic nie będzie jego udręką i problemem. Warto dziś spojrzeć trochę szerzej na rodzinę przyjaciół Jezusa. Trzeba wspomnieć wcześniejsze spotkanie w ich domu. Jak to zauważa kardynał Ryś, tym domem z Betanii jest każdy z nas. Człowiek jest domem, do którego Jezus chce przybyć. W tym domu musi go przyjąć całe rodzeństwo, które pokazuje trzy istotne postawy człowieka. Marta pokazuje właściwą postawę do ludzi, do braci i sióstr. Ta relacja opisana jest słowem posługiwać. Maria pokazuje właściwą relację do Boga. Siedzi u stóp Jezusa i słucha. Łazarz zaś pokazuje właściwy stosunek do samego siebie. To znaczy odkrywasz, że jesteś trupem i prosisz o zmartwychwstanie. Tych postaw nie można ze sobą przeciwstawiać, że Maria jest ważniejsza od Marty albo odwrotnie. A Łazarz to egoista. Tu nic nie jest niepotrzebne i niedobre. Pewnie, że najlepszą postawą ucznia jest siedzieć u stóp Jezusa i słuchać, ale też trzeba żyć. Z tego słuchania muszą wynikać konkretne postawy, żeby wiara moja nie była tylko darem dla mnie. Muszę spoglądać w siebie i dostrzegać, co we mnie cuchnie po iluś dniach, gdy zamykam się na Pana Boga. Zataczam kamień, który trzeba usunąć. Marta wyszła na spotkanie Jezusowi, bo wie, że wstawianie się za innymi jest potrzebne. Tak jak zmarli nie mówią, tak człowiek związany grzechem nie jest w stanie sam określić swojego położenia, że jest tragiczne. Marta jest praktyczna w swoim życiu. Nie siedzi w miejscu, ale to nie oznacza, że jest gorsza od Marii, która została w domu. Zobaczmy, że Kościół i jego struktury dzielą się na wiele gałęzi. Są duchowni i świeccy, są ewangelizatorzy i misjonarze, są zakony posługujące w najróżniejszych miejscach. Są księża diecezjalni, którzy funkcjonują w parafiach, ale i są zakony kontemplacyjne, które wszystko omadlają, słuchają i siedzą u stóp Jezusa. Postawa Marty, choć może nie po jej myśli coś się stało, to nie jest postawa pretensjonalna wobec Jezusa. Jest w niej całkowite zawierzenie, oddanie i zaufanie, że cokolwiek Jezus zrobi, będzie to najlepsze. Kto naprawdę zawierza siebie Chrystusowi, choćby i umarł, żyć będzie. I nie umrze na wieki. Z Panem Bogiem.